Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Siemanko, z tej strony Rafik85 i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Cyberpunk 2077 z dodatkiem Widmo Wolności. Dobra, co my tu mamy? Tak, jak widzę, dyskoteka chyba jest, czekają na wejście, a my udajemy się po raz kolejny do Kerego. Niestety poprzednia akcja się nie powiodła sukcesem, więc będziemy działać. No, wreszcie. Cześć. Chodź, pora wytłumaczyć tym kretynkom, że ich 5 minut właśnie się skończyło. Hej, to jaki masz plan? Plan jest prosty. Wchodzimy do klubu, dostajemy się do garderoby tych suk, załatwiamy sprawę i się ulatniamy. Nikt nie może mnie zauważyć. Nie zamierzam podbijać im PR-u. Wszędzie pokazywali ich płonącą ciężarówkę. Myślę, że zapewniłeś im wystarczającą dawkę darmowej reklamy. Nie wymądrzaj się, tylko powiedz, jak dostaniemy się do środka. Najprostszy sposób jest zwykle najlepszy. Po prostu kupmy bilety. Po pierwsze, ocipiałeś. Nie dam im zarobić na mnie ani jednego eurobaksa. A po drugie, nie ma już biletów. O, dobra. Ogarniemy to inaczej. Okej, rozejrzyjmy się. No dobra, co my tu mamy? Co to jest? Nie, to. Pan nam do nas pisze. Mega Bro zna mnie numer, to którą zapraszam na moje. Tu już byłem, ale tu chyba jeszcze nie zapraszałem. W sumie, być może coś tam będzie nowego. O, nie ma mowy. Night City albo nic. Ja pierdzielę. No. Ale to będzie powtórka z rozrywki raczej. No buziaki. No dobra. W każdym razie, zeskanuj fanów i ukradnij 2 bilety. Spróbuj zdobyć bilety na koncert. Opcjonalne. Okej. Aha, okej. Czyli to jest... Uda się zapisanie wzięli, no. Hej, widziałeś newsy? Piszę trochę, żeby się pochwalić nagrodą, a trochę, żeby ci podziękować, bo bez ciebie nie byłoby tego artykułu. Nie no, dobra, głównie to chciałam się pochwalić, hehe. Night, weekend, Nancy... Okej, super, bardzo się cieszę. Tyle? Spoko, plus. Dobra, to my idziemy. W każdym razie mamy zdobyć jakoś bilety. Albo je ukraść, albo jakoś je
zdobyć inaczej. Okej. Dobra, skanujemy. Coś mi to da? Może iść na koniec. Pan. W końcu chyba warto zrobić. Tu widzę jakieś dwójka. Okej. Gościu, tyle wołasz za sektor D? No weź! Cwaniaczysz teraz, a potem zostaniesz z tymi biletami na lodzie jak chuj zwiędły. Cenę znacie. Albo kupujecie, albo spadacie. Kurwa, no pojebało go chyba. Mówiłem ci, że trzeba było brać w przedsprzedaży. Aż takie branie jest na ten koncert? Powiem ci tak. Dwa tygodnie temu sprzedawałem bileciki na Lizzy Wizzy i nie schodziły tak szybko. Jest szał na Askrax. Ludzie się na ten koncert rzucili jak pojebani. Ludzie to jednokomórkowce, które rzucą się na każdy gówno z reklamy. O, skoro tak mówisz, zostało mi parę biletów dosłownie. Ty jak bierzecie? O ile masz te bilety? Wi, co ja ci mówiłem? Dacie z potrójnym przebiciem i bileciki wasze. Facet, nikt tyle nie zabuli. Nikt. Zostaniesz z tymi biletami, zeżresz je i wystrasz. I tak to się skończy. Wasza strata. No dobra. 74 tysiące? Chyba go pojebało. Zjechałbyś trochę z tej ceny, to się dogadamy. Ja pierdolę. Stary, ja dla ciebie wszystko, ale się nie da. Też muszę coś z tego mieć, kapujesz? Za taką cenę? Stary, rozmarzyłeś się. Żaden problem. A jak chcecie być na tym koncercie, to musicie się do mnie uśmiechnąć. Nigdzie nie kupisz biletów. Czyli to jest, podejrzewam, spróbuj zdobyć bilety na koncert. To jest skanuj fanów i ukradnij dwa bilety. Czekajcie, czy to by, trzeba było też jakoś inaczej. Zobaczymy. Może to trzeba bliżej skanować ich. Tak? Siemik dolo. Nic nie ma. Przejdę ja tędy, czy ja nie przejdę tędy? Aha. Ja, tak się chodzi po... Spróbujemy jeszcze raz. Ja mam po prostu im ukraść te bilety, to ja tego nie wiem. Nie, nic. Nic mi nie jest. No, tu była jakaś... Ja pierdzielę, serio? Co znowu? Nie pogadasz z nimi. A ten co kuźwa założył. Kurwa, co za świat. Wolę robić niż gadać. Faktycznie, lubisz. Czy ja to mogę jakoś przejść? Co tam słychać w wielkim świecie? Ja się zastanawiam, czy jakbym po prostu... Ja tutaj... Czekajcie, ja to sobie wyjdę. Nie wiem, jak inaczej zdobyć. Ja pierdzielę, się tutaj zakraskałem. O, dobra.
A, to broni w ogóle nie mogę wyciągnąć. Ale jaja. Gdzie się ubierasz? Nie, twoja sprawa. Bilety, proszę. Na pewno wszystkie są wykupione? Podobno od dawna, no ale trudno się dziwić. Ja się dziwię. Wrócimy tu za chwilkę. Spoko. No dobra, jak ja bym tu przeskoczył, to co się stanie? Czego chcesz? Chciał bilety. Ja widzę, że wy to tutaj kurde nic. Na koniec kolejki proszę iść. Na koniec kolejki proszę iść. Co za... Nie wiem, czy jest inna możliwość w takim układzie. Na koniec kolejki proszę... Spierdalaj. Przechodzimy tylko z biletami. Dobra. Temu paździerzowi będzie trzeba dać chyba. Chyba, że... Ale ja tu nie widzę żadnej innej opcji. Dobra. Dobra, dawaj dwa. Zajebiście. Bawcie się dobrze. Nie wiem, no być może jest jakaś inna opcja. Brawo, Vi. Ja pierdolę, właśnie daliśmy tym sukom zarobić. Trudno. Wiem, może ja niewyraźnie mówię, albo źle to wszystko wyjaśniam. Przestań. Nie zbiednijesz, że zaraz będziemy w środku. O fakt. Zbiednieć nie zbiednieje. Weź mi kurwa nie denerwuj. Czy wy coś kombinujecie? W porządku. Taka droga specjalna, poza to kolejko. Wejdź z biletami do środka, okej. Nie wiem, co on to wykombinuje. Ale mam zajebiaszczy pomysł. Powinnyśmy pójść na następny koncert i dać jej coś od siebie. Na stronie pisali, że pasjonuje się drogą herbaty. Może zrobimy jej czarkę. Wiesz, taką, z której pije się macie. O no, sztos. Może wtedy na... Identyfikatory. Jak tam przed koncertem? Wszystko w porządku? Tak. Były jakieś problemy z nagłośnieniem, bo gwiazdki uparły się na swoje sterowniki. A to jakieś japońskie cuda na zamówienie. Chłopaki nie mogli tego podpiąć, ale podobno już jest git. Nagłośnienie. Pewnie chodzi o te inteligentne wokodery. Odwalą całą robotę za nie. Dostaniesz pracę, luz. Jesteśmy z ekipy. Identyfikatory pokażcie. No zapomnieliśmy. Wiesz jak jest. Bez identyfikatorów nie da rady. Porozumiałem z Kelly na osobności. Dobra. Czekajcie, gdzieś tu coś, widzę jakiś wykrzyknik. Klubowe koncerty. Amatorszczyzna. Gdyby były takie rozchwytywane, zapełniłyby stadion. Gdyby to był stadion, mielibyśmy na głowie kilkuset ochroniarzy, media, drony NCPD wiszące w każdym kącie i monitoring na tłoczu. Nie wymądrzaj się, tylko mów, jak dostaniemy się za kulisy. Musimy dorwać przepustkę do garderób. Ten gość tam, członek ekipy, scenowiec, co oznacza, że jest po robocie, chce się teraz najebać, a wieczorem coś zaliczyć. Czyli nie będzie potrzebował karty. Zajmij go czymś. Ja zgarnę przepustkę. Okej. Czyłeś to nowe? Jeszcze nie. No, Blumu, mi powiedziała na próbie, że takie akustyki to już dawno nie miały. To miejsce jest wolne? Można? Zero. Jasne. To niby wolny kraj, co nie? Słyszałeś o tej ciężarówce ze sprzętem dziewczyn? Tej, co się spaliła? No jasne. Jak zwykle, biednemu wiatr kurwa w oczy. Na biedne nie trafiło.
O kierowcach ciężarówki mówię. Zwolnili ich. Bo się oddalili z miejsca zdarzenia. I były jakieś problemy z przekazaniem informacji gliniarzom. Ale dziewczyny musiało to zaboleć. Zniszczony sprzęt, przesunięty koncert. Może ktoś im chciał coś w ten sposób przekazać. Skąd? Sprzęt był ubezpieczony. Pewnie dostaną nawet więcej niż te graty były teraz warte. Zresztą co je obchodzi jakaś ciężarówka? One może nawet o tym nie wiedzą. Menadżer chroni je przed takimi wpadkami. Naprawdę znasz dziewczyny? Chłopy, tak jakbym je bzykał. Zajebiste dupy. Będą twoje. Pomogę ci. Skrzydłowy, co? Ty, ja i mój kumpel Ken. Żadna nam się nie oprze. Wiesz co? Miałem was nie polubić, bo wy jesteście ci nowi, nie? Ale jebać. Lubię was. Piwo dla kolegi. Dzięki. Padam normalnie na ryj. Rozkładaliśmy tę pierdolną scenę z 15 godzin. I jeszcze trzeba się było z Japońcami dogadać w sprawie enkoderu do wyciągarek, bo oni oczywiście mieli swoje algorytmy. Pierdolony biznes, mówię wam. Dlatego po tej imprezie odchodzę z showbizu. I dobrze robisz. Byle dalej od tego syfu. Od tych wszystkich gwiazd i gwiazdeczek pierdolonych. Amen, bracie. Która ci się najbardziej podoba? Najtrudniejsze pytanie, stary. Blue Moon. Albo nie, Purple Force. Ona wygląda niewinnie, ale jak zaczyna bluzgać na scenie, nawet z wyłączonym audiovoxem, od razu ci staje. Zaraz się zażygam. Powodzenia. Ja muszę spadać. Luz, luz. To może browarek po koncercie i zakręcimy się wokół dziewczyn? No. Ale bajera. Dobra, ten już się stoi. No, łaś. Okej. To jest kto? Oświetleniowiec. Coś widzę jest. Dilo z klucami. Okej. I za Kerym. No ja chciałem tu pozwiedzać trochę. Czemu te drzwi są otwarte w tym momencie? Pierdolone japońskie markery. Skąd ja kurwa mam wiedzieć, co u cię wchodzi? Kurwa. Pierdolę to. Wracam do montowania kablówek. Roniego chyba jednak wyślą do tej Europy. Powiedział, że jesteś w ciąży? Nie wykręci się. On cały czas spłaca kredyt za tej wszczepy. O nie, martw się. Mojego zamknęli, jak Diego miał rożek. No i zobacz, jak sobie poradził bez ojca. Skarbie, okay. Diego stoi na rogach dla Valentinosów. Jest samodzielny i niezależny. Nie wiem, o co ci chodzi. Mamy dzisiaj Uchiha-wasę? Czy to ten super szaruboi z fundacji? Okej. Okay. No to teraz tak. Sobie porozmawiamy. Kim wy kurwa jesteście? Okradłyście mnie! Kery Eurodyne? Kery Sam! Kery Sam! To nie jest spotkanie towarzyskie. Wi! Wysłuchajcie go. To jakieś nieporozumienie. Wyjaśnijcie to sobie i spadamy. Ale Kerysan, co się właściwie stało? Mamy deal, prawda? Chodzi o nasz wywiad dla N54? Nie chciałyśmy cię urazić. Słowo stary dzisiaj właściwie nic nie znaczy. Ja się nie dziwię, że nie zajarzyły akcji z ciężarówką. One są głupsze niż myślałem. Zaraz. O jakim dealu mówicie? Podpisałyśmy kontrakt z MSM na nagranie user-friendly Kerego San. To ma być nasz singiel promujący odnogę amerykańskiej trasy. Po moim trupie. Ale... A my chciałyśmy wprowadzić twojego roka w nową erę. Przecież ci na tym zależy... Roka? Wy? Okej, coś wam powiem. To już było ogłaszane wielokrotnie, ale brawo. Wam się naprawdę udało. Rok nie żyje. Zajebałyście go! Gratulacje. Twój menadżer zgłosił się do nas. Powiedział, że jesteś zainteresowany współpracą. Kurwa, co? Kowaczek?
On mnie w ogóle nie spytał o zdanie! Ta korporacyjna pizda! Posłuchaj, Kary-san. Ten cover miał być wyrazem naszej miłości do ciebie. Dogadajmy się. Rok może i jest martwy, ale Kary ewidentnie nie dostrzega potencjału tych lasek. Wygląda na to, że wytwórnia was wszystkich wydymała. Należycie do nich, to wami pogrywają. Na to wygląda. Kurwa. Wiecie, ja do was właściwie nic nie mam. Pojebana sytuacja i tyle. Uwiązał się na korporacyjnej smyczy jak bura z suka, a teraz się dziwi. Porozmawiamy z wytwórnią, Kary-san. A na razie damy im mały pokaz naszego niezadowolenia. Wycofamy twój kawałek z setlisty, odwołujemy koncert, zawieszamy trasę. Poważnie? Stracicie na tym miliony. Oni też. Ale... No dobra. W sumie w porządku jesteście. No. A to, co mówiłem wcześniej... Nie przejmuj się, Kary-san. Nawet małpy spadają czasem z drzew. Idziemy, Vi. Kary-san, czy możemy zrobić sobie z tobą fotkę? Na pamiątkę. A w sumie czemu nie? Vi, cykniesz? Ale zdjęcie, ja pierdzielę. Czekajcie, zrobimy selfika. No właśnie. Zrób. Aha, okej. Okay. Teraz mamy coś w tym stylu. A ja oczywiście jak głupi stoję przed frontem. No dobra. Poza. Postać widoczna, kategoria bezczynny. Szkoda, że nie można przez rotację. To są rotacje lewo, prawo. A, moment. To chyba mogę jednak zrobić. Okej. Okay. Fotka na okładkę. A że tutaj co się tu dzieje? On jest wybrańcem. Lewo, prawo, bliżej dal. Okej. Okay. Aha, w ten sposób. No dobra. Co tu jeszcze mamy? To muszę przesunąć tu. I dalej patrzeć te pozycje. Kategoria akcja. Bezczynny akcja. Nie gadaj, foch na przy... Co? Przechyłem? To nie, cygaro... Akurat tym garniturzem tu wyglądam bardziej... Garniturze wyglądam jak ich ochroniarz. O! O! Jak jedna z francuskich dziewczyn. Dobra, czemu nie? Twarz, neutralność, urok osobisty, też i tak tego nie widać. Patrzenie w obiektyw, jak najbardziej. Dostosuj rotację, teraz tak. Coś w tym stylu, lewo, prawo. Bliżej, dalej. Okej. Okay. Wybierz kategorię, zrób zdjęcie. O, coś w tym stylu. No dobra, niech będzie coś w tym stylu. Zresztą można by było przybliżyć jeszcze. Coś takiego. O. Dobra, mamy to. Takie ciemne to zdjęcie, no ale okej. Okay. Co dalej? Dziękujemy, Kary-san. Macie jakieś nowe kawałki na warsztacie? Może wybierzemy coś innego na singla? Naprawdę? Jeszcze chwilę tu zostanę, Vi. Sam widzisz, że trzeba im pomóc. Dzięki. Ale się zmieniło.
Może opowiemy ci o naszym nowym singlu, Kersan. Nie, opowiadanie o muzyce jest jak pieprzenie się w nasturcjach. Niepotrzebne, niewygodne i zawsze wychodzi kiczowato. Ja tam lubię nasturcje. Co, coś powiecie? Puścimy ci kawałki, które mamy na warsztacie. Mamy ich mnóstwo. Nie no, nie zapędzajmy się. Aż tak się jeszcze nie lubimy. Okej. Spotkaj się z Harak. To posłuchaj tego. Wysłałam ci. No. To nie jest nawet fatalne. Tytuł mi się podoba. Metaforyczny taki. No to ma broń. Dobra. Opuszczamy. Lokal. A, szybka akcja była. Okej. Okay. Brak autoryzacji. To jak ja mam wyjść stąd, że tak się zapytam? Aha, czekajcie, tu chyba tak. Użyj. Jak to się robi? Na tym gościu jest jeszcze jest. A, już jest odwołany, okej. Okay. To była kasa na wyjazd. Jasna cholera! Coś się nie pasuje? Dobra. Żeby akcja była dalej. Co my tu mamy? Echa przeszłości. Tyle to klienci wylewają swoje żale barmanom, a tu proszę było na odwrót. Dobra. Weźmy to. Mamy 2 kilometry. Do celu. Także idziemy. Biegusiem. Czekajcie, nie w tą stronę jedną, w tą stronę mam iść. A tu widzę, można... A, tu motocykl nawet był. Okej. Okay. Znaczy go nie dogonię, nie ma szans na to. 60 metrów. Nie wiem, jakby się go udało... Która linia mam iść? Biało czy... Echa przyszłości, dobra. Trzeba się transportować. Tu mam się udać. Dobra, to lecimy tam. I będzie szybka podróż. Miasto nocą. Czyli jednak dobrze. Na początku kierunek wybrałem. Ale to sobie przed całym wejściem jest. Dobra. I ja się chcę przetransportować tu. Dobra. I mam dojść jeszcze 60 metrów. Co mnie tutaj czeka? Kojotę. Aha, to jest kojota, dobre. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję, Vi. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chyba jest któreś zadanie z poprzednich, którego chyba nie dokończyłem. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem 2 zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Cóż to takiego? Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór.
Okej. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. O, fakt. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo. Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. No, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Okej, niech będzie. Zrobię to. Dzięki, Vi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Dobra, zrobimy. Czyli tak. Różowe i niebieskie. Luna zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Dobra. Weźmy sobie może samochodzik jakiś. Też nie, wezmę... To może za duże. Dobra, biorę... O, Apollo. Abyś przyjechał trochę bliżej, kurde. Dobra, idziemy na motocyklu. Z tego widoku. Będziemy śledzić żonę Pepe. Dotarłem na miejsce. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. Dobra, zidentyfikuj żonę Pepe. To nie ona. Będzie ta? Pali papierosy. Cywil. To nie ona, pomyślałem. Nie miała na sobie różowej kurtki. Nie miała winy w oczach. Boże, to jest jeszcze gorsze niż twoje piosenki. A to akurat fakt. Roberto, to jakaś pikniusia. Nie ma. To jest Lil Bof, o ma tylko jedyna. Mieszkaniec. To jest Nina. Z tyłu to przypadkiem kogoś takiego nie ma. Mówią, że wszystkie kobiety są takie same. Ale ta była inna niż wszystkie. Dobrze się bawisz? Kurde, mu się na poezję zebrało. Dobra, tu nic nie ma. Nie.
rozumiem, tu będzie przechodzić w takim układzie. Nie. Może tu gdzieś jest mieszkaniec. To nie jest. Sprawdzam wszystkich po kolei. W każdym razie tu jest różowe. O, czekajcie. Różowe i niebieskie, czy to nie będzie ona? Ciantia. Czemu ona się wystraszyła już? Po co tu biega? Komu bije dzwon? What? O co tu biega? Co ja żebym zrobił niby? Dobra, nie wiem. Czy ja właśnie zwaliłem to misję? Bo to jest jak gdyby ona, tak? Nie, no to trzeba... Momencik, czekajcie. Potwierdź. Nie wiem, być może coś zwaliłem. Więc jeszcze raz wczytam. Płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. Nie wiem, czy ja tutaj wszystko już przeglądałem, ale chyba nie. Wszystkie kobiety są takie same, ale ta była inna niż wszystkie. Dobrze się bawisz? To nie ona, pomyślałem. Nie miała na sobie różowej kurtki, nie miała winy w oczach. Boże, to jest jeszcze gorsze niż twoje piosenki. Dobra, tam już ją widzę. Wystarczy, żeby... To nie. To też będzie nie. I teraz ta będzie ona. To ona. Kobieta w różu. Łamaczka serc. W nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem. Marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Może zostawię ten motocykl, bo będzie mi łatwiej iść. Podszedłem za blisko. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Czyli co, z 20 metrów trzeba zostawić. Czyli wtedy spierdoliłem akcję. Brainwash. Okej. Okay. Nawet nie wiem, czy to akcji przypadkiem jakiej nie było. Kobieta rozgląda się wokół. Ma coś na sumieniu. A ja mam ją na oku. Zżygam się w końcu od tej grafomanii. Mam nadzieję, że ona daleko nie będzie szła. Mimo wszystko jednak. Śledzenie. Byłem od razu bym był podejrzany, bo idę jak kobieta omija bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy. Dobra, dalej śledzimy. Czy ona tu przypadkiem nie idzie? Nie. A przychodzi tam dalej. Czy ona tam idzie?
czerwone w każdym razie. Czekamy. Albo i nie. No to weszła do jakiegoś hotelu. Kobieta zniknęła w drzewiach niszczejącego budynku. W powietrzu unosił się smród smoku i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Przeszukaj budynek i znajdź żonę Pepe. Okej. Jezu, jaka nora. Hej, ty! Co ty tu robisz? Kurwa, Cyndia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, czekaj, jak nie. Się okazuje. To w ogóle nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Okay. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko Reaper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha, spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent... No, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się tu ukryła. Okej, moment. Ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... Genów nie oszukasz. Tak, nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja... Że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Wow. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę. Coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić. Nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale... Temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... Nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro. Że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Ona już znikła. A, dobra, idziemy. Idziemy! Że kudę trafiłem pierwsze drzwi od razu. Dobra, teraz trzeba będzie mu przekazać informację w takim układzie. Pepe. Ej, jakby co, jestem w domu, nie mogłem się na niczym skupić, tłukłem szklanki jak głupi. Jak coś się będzie działo, to zadzwoń. Okej. Okay. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Reapera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry, włosów, oczu, wszystko wymieniła. Część po części. Mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale... Jak mam jej teraz zaufać? No ja, Vi! Pepe, tak. Cynthia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale... Ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warte w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie? Zapomnij o tej sprawie. Po prostu.
Tak. Nie, no masz rację. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. Nie wiem, on już w myślach mi gada? Ale faktycznie, dobrze powiedział. Trzeba się napić. dobra. Ja tu sobie może do tego motocykla podejdę. I od razu kolejne zadanko. Bo to jest końcowe, więc póki co na razie nie. Może inaczej. Gdzie tu jest mapa? W sumie tu mamy takie najbliżej. O, w sumie tu nawet jest kurier blisko. Ale tu coś mamy. Champion Glen. Nie, tego nie chcę na razie. To jest do krwi. Ale tu coś jest. Zadanie poboczne. Coraz mniej tych wszystkich zadań jest, no ale cóż, chcę wykonać przynajmniej je wszystkie w miarę możliwości. Dobra, jedziemy. Prosto i następne skrzyżowanie w lewo. Wa, się nie wyrobiłem w zakręcie. A tu kolejne. Prawie, że jesteśmy. Na byłby nie. Gdzie tu teraz trzeba jechać? Tu chyba. Korpo się jeba! Znalazłem prawda? O! Co tu się dzieje w ogóle? Co to za jeden jest? NPCD? Kto wie, co może się tu kryć? Ale czy oni są na mnie wcięci, czy co? Jeżeli będzie się zaraz tu coś działo... Czego się gapisz? Zabieraj się stąd, ale już! No chyba jednak będziemy musieli z nimi powalczyć w takim układzie. Tak potraktujemy tym. Kolejny skurwet! Nie ruszać się. Kurde no. Serio? No powiedz co dalej. Kamera tu. To tylko tyle? Gdzie te zadania są porypane? Hej, pobudka. O ja pierdolę. Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Dzięki. Przesłała cię firma? Pudło. To... Czekaj! To czego ode mnie chcesz? Prawdy. Czego od ciebie chcieli? Nie mam pojęcia. Mówili coś o jakichś Braidensach, o jakiejś dziewczynie. Ale jak spytałem, co to ma wspólnego ze mną, przyjebali mi tak, że mi zęby poleciał. Ła. Ja pierdolę, to miasto naprawdę schodzi na psy. Żeby tak policja bez powodu, na ulicy. Dobra, zabieraj się stąd. Ale nie rozumiem, tak po prostu? Niczego nie chcesz w zamian? Niczego. Nie wierzę. Co? Uratowałeś mnie bezinteresownie. Od tak z potrzeby serca, he? Nie mierz wszystkich swoją miarą. Dokładnie. Ciemna alejka.
Dobra, będziemy tak wykonywać te zadania po kolei. Może coś się ciekawego przy okazji trafi. Też tych NPCT w rozwoju w toku to raczej nie wiem, czy to jest sens wykonać, czy to się w ogóle da wszystko wykonać. Dobra, tu widzę, są dwa. Kocham cię, kochanie moje. Spotkaj się w... Aha, okej. Okay. Wędrówka głupca. Właśnie, te by warto było ogarnąć. Czyli w sumie możemy to zrobić. Gdzie ja tu mam te ostatnie plakaty? Właściwie nie plakaty, a te. No, tu widzę, jest jeszcze podejrzenie cyberpsychozy. Moment, tarot. Może będzie tu mi prościej, jak ja to po prostu wyłączę póki co. Będzie sam tarot. Tylko że ja nie widzę nic tu. Jakim cudem? Tu jest jeden. A tu już nic nie ma? A nie, tu są, dobra. Przejedźmy tu. Dobra, zrobimy chociaż przynajmniej te karty wszystkie. Zdaje mi się, że te karty później odblokowują jakieś nowe zakończenie. Takie, powiedzmy, poboczne zadanie. Ale tam jest to dość blisko siebie, to też będzie dużo jeżdżenia. Tylko że to mnie źle prowadzi. Prowadzi do spotkania z Hanako, a ja nie chcę z Hanako póki co się spotykać. To bardziej te ostatnie już odcinki są, przejechałem. O, tu można by było przejechać. Stoiskami. Właśnie nie wiem, czy tutaj się przejedzie. Ja pierdzielę, tu się nie przejedzie. No jest tak, skróty nieraz nie są dobrym sposobem. Co się dzieje? Ja pierdzielę, no serio. Skręty to ten motor nie jest. Ale ja to robię, mentli. Oczywiście tak nie jeździcie, bo tak jakbym był nawalony tu jakoś. Ła, ja tu nic nie widzę, ja tu nic nie widzę. Dobra, może w ten sposób prościej. Się da wyjechać? Gówno się da wyjechać, dobra. Teraz wychodzę po prostu. Bo jeszcze w gorsze miejsce wszedłem. Tędy. Trzeba było od razu normalnie tak jak należało. A to jest 900 metrów. Ja pierdzielę. Dobra, jakieś auto trzeba zginąć. Na przykład to. Rozpoczynam walkę! Pojedzątek w sektorze. Potrzebne... Dzień jak co dzień. Przyjąłem. A, tam był gliniarz. Kurde, no. Co to ma być? Ale ciężkie to auto jest do prowadzenia. Takie masywne czuć. Do wszystkich jednostek. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. No, gdzieś tam jest, na pewno. Nie ukrywam się. Dobra, i teraz co tu w prawo? W prawo. Odczep się, dobra? Nie było to zamierzone. Dobra, i lecimy. 50 metrów. Mamy do pokonania. Okej.
rację, że nie. Do wszystkich zaangażowanych jednostek w sektorze... Dobrze, było. Tam trzeba było zjechać. Nie wiem, czy później jeszcze tam chyba kontrakty jakieś są, więc tych kontraktów trochę wykonam. A, dobra, teraz tak. Gdzie tu jest? Czekajcie, czy ja dobrze w ogóle jestem tu? I to jest gdzieś tam dalej. W ten sposób. 70 metrów. Gdzie to jest? Czy to było w środku tu budynku? Tak, trzeba zejść. Meta, okej. Czekajcie, ale gdzie to jest? A, tutaj to jest. Ja pierdzielę, cesarzowa. Czyli mówiąc krótko, o takich już głównych miejscówkach. To wszystko jest. Gdzie auto zostawił? No nic, sobie pożyczymy to auto. Gdzie dalej? Kolejny, gdzie jest? Tu jest. Trzeba tędy przejechać. Czy oni mi na dupie siedzą cały czas? Nie. Na szczęście nie. Dobra, 125 metrów. Gdzieś w tamtym kierunku. Czekajcie, jak tu dojechać? O, a jednak się upierdzielił. Kolejne zgłoszenie. Podejrzany jest w okolicy. Kuźwa, no. Co za jełop. Będzie mi tu gonił. To jest gdzie? To jest gdzieś tu. Gliny mam na karku. I to jest tu. O, ciekawe. To jest co? Rydwan. No dobra. I ostatni element układanki. Przynajmniej tej. Chyba z tego, co mi się wydaje. Jakieś strzały słyszę. Jest troszeczkę dalej. Gdzieś tu na górze? Kurwa mać! Nie! Arasaka nie jest zwykły plan. Nie są nawet ludźmi! Są wampirami! Okej. Okay. Czy to nie jest na samej górze wejście? Czekajcie, gdzie to się wychodziło? Nie pamiętam. Jakoś tu się wychodziło, tędy. Tak, i to jest tu. Okej, to jest na te poddasze. Dobra, czyli tu już mamy wszystkie po prostu te znajdźki praktycznie, a tam jest ostatnia. No dobra, to będzie później na zadanie. Dziennik. No mam kontrakty. Jeszcze widzę, są 4. Więc weźmy najpierw ten. Co tu jest? Kradzież. Zdobądź nagranie z inicjacji Maelstromu. Dobra, lecimy tam. Thank you.
dostać. Jest ciemno trochę. Misty niech sobie poczeka. Bardzo kurde. Ładnie się tu dzieje. Spójrzcie na ich martwe oczy! Na ich Czy ja tu mam gdzieś jakieś... Jeszcze jest jedna w... O Jezu, kochany, z tym zaznaczaniem. Jeszcze jest jedna tu. Poddać się. Jest tu, ale to jest karta Tarota, jeżeli chodzi o te nowe DLC. Dobrze. Gdzie mam jechać? O, dziennik. Kontrakt. Pamiątkowe nagranie. Gdzie to teraz się to mieści? Pamiątkowe nagranie. Oczywiście to nie będzie tak jak trzeba, żeby to można było... Co tu jest? Gwiazdy przed oczyma. Do krwi. Gdzie ja mam to znaleźć? To chyba nie pokieruje, wydaje mi się. Korporacja jest tylko przykrywką dla ich pokazów. Dostań się do kliniki Minstrom. Aha, okej, okay, dobra, jest. Co? 1,7 km. Dobra, to widzimy się na miejscu. Dobra, zbliżamy się już do celu. Zakręty nam tu zostały. Tutaj już to kojarzę, ten miejscówkę. Co mnie tu czeka? W tym momencie się przekonam. Okej. Okay. Co my tu mamy? Fanatyk, Maelstrom. Tam jest kolejny. Czemu mi to tak? Dostań się do kliniki. Tutaj chyba jest jakaś glina czy coś. Okej. Okay. Normalny sposób, czy taki jakiś nietypowy, aby się tu dostać. Spróbujmy. Jakaś kupitka jest. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jakieś wejście jest inne. Kolejne. No i wydaje mi się, że to jest kolejny. Muszę go sobie zaznaczyć w sumie. Jest kolejna osoba. Dobra, to sobie wyłączymy. Zobaczmy, czy jak ja tu podejdę. Co my tu mamy? Dobra, wyjdźmy. Tamten i tamten, tak? Pango! Zrobię ci to! Mam kłopoty! Kurde, twardy łeb ma. Napijam to, nie ciśnie! Skąd to? Jeszcze ktoś? No dobra. Włazimy i...
czyścimy. Kamery. Eliminujemy. To się nie da. Przynajmniej ja nie dam rady. Nigdzie nie odchodź. Tylko ciebie idę. Zabiję. Pomaga czasem, a czasem nie pomaga. Do przodu! No, dalej, pokaż się! Tu jest! Zaczęłam go! No. Mam nadzieję, że z dołu nikt nie jest, to jeszcze nie zobaczy. Kostrze jest! Lecę do ciebie! Okej. Kuźwa jest, jakieś namierzanie mnie, czy co? No wystał łapę. Okej. To jest, widzę, cisza chyba. Kamera out. Ktoś tu jeszcze został, czy nikt? Bierzemy. Co to jest? Lactium. Bez przeładowania broni. Obrażenia są słabsze, nie biorę. Chyba, że weźmiemy to na sprzedaż. Out. Co my mamy? Iść do serwerowni. Czy ja jestem w serwerowni, czy nie? Czy to jest na dole? Jest. Otwórz. Jest okno. Co my tu możemy zrobić? Tu możemy otworzyć. Gdzieś się podpiąć? Coś w tym stylu? Wykradnij na ekranie operacji. Okej. Okay. Ucieknij z kliniki. Dobra, czyli takie zadanie tylko. Spoko. Tak, a, tu widzę, jeszcze ktoś jest. No dobra. Jakaś ich miejscówka chyba. W odpoczynku. Dobra. Idziemy tam, skąd przyszliśmy. Przyszliśmy bodajże stąd. Otwórz. Kurde, albo się zagubię. Ale nie, chyba się nie zagubię jednak. Użyj siły. Oła. Ktoś tu wiem, że na dole jeszcze był. Żyło? Mój mać, no. Okej. Okej. Nie ma. Co, wszystko? Czy ktoś jeszcze tu jest? Chyba nie. No dobra.
Co to jest? Komponent do wytwarzania, okej. Okay. Jakieś cenniejsze rzeczy co najwyżej, ale nie ma nic więcej. No dobra, spotka się, czyli tu już jest wszystko. A zaraz, miałem bodajże chyba... praca z tobą poprzednio, dziękuję ci, widzi się to... Okej, okay, dobra. Tu chyba gdzieś komuś miałem odpisać. Kontakty, wiadomości... Ale teraz tu nie widzę nikogo. No dobra. Tu coś widzę, jest. Wiecie co się okazało? Picie browarów z armatyki wodnej jest w tym mieście nielegalne. Muszę sobie odświeżyć kodeks karny. Ciekawe. Co tu jeszcze jest? Jeżeli coś w ogóle jest, nie. Tu już nic nie mam. Dobra, robię kolejny w takim kładzie kontrakcik. Bez empatii. Znajdź centralny komputer w sieci. Co to jest? Unikaj walki. Sabotaż. No to będzie ciężkie. Ale czemu by nie? Bez empatii. Znajdź centralny komputer w sieci. Gdzie mam się udać? Ło. Kij daleko. Dobra, czyli muszę mi się przetransportować. Akurat to jest blisko. Odebrałam dane, dzięki. Kontrakt zamknięty. No i super. Dobra, kolejne zadanko. Szybka podróż. Czemu ja tutaj nie mam... Teraz pytanie, gdzie ja tu mam... Tu chyba było trzeba. Najwyżej się... Znowu przetransportuję dalej, ale wydaje mi się, że gdzieś tu. Centralny komputer. Zobaczmy. Aha, okej. Okay. Dziennik. Nie, no mam zaznaczone to. Coś mi tu nie gra. Czemu nie mam zaznaczonego w takim układzie? Kończone kontrakty 7 z 10. A, to jeszcze 3. Dla niego. Zobaczmy, czy ja tu rzeczywiście mam 3? Nie, mam 1. Lokalizacja... Lokalizacja, klub empatii. Jak ja wezmę jego, to jest 900 metrów. Dobra, to przynajmniej pokazuje coś, nie coś. A te 900 metrów to jest... Okej. Okay. Dobra. Muszę się tu przyjrzeć bardziej. Okej, okay. By trzeba było się szybciej przedostać. Dobra, to jeszcze raz. Trochę zmieniam zadanie jednak. Na tym się nie wyświetla, więc nie wiem, gdzie mam się udawać. Ale spokojnie, tamto też zrobimy. To jest teraz tak, tam, 200 metrów. Kurde, ciemno trochę. Która to w ogóle to jest godzina? Tu się nawet nie dowiem, ale gdzieś pewnie noc jakaś. 100 metrów. Pamiętam, jak tam w dole. Okay.
Jak mnie nosi, kurwa! Iść za dużo zapodałaś. Nie mów mi, kurwa, jak mam żyć! A, tu gdzieś. Ja pierdzielę. Jakieś podziemia? Tak. Jakieś tunele? Zrobimy to. Okej. Okay. Znajdź wana w tunelach metra. Okej. Okay. Dobra, poczekam na górze. Daj znać, jak będziesz gotowy. O ty kurwa! Co jest? Gówno jest. O w mordę. Kto teraz jest, suko? Zestań ty kurwo! Zajebiście. Będzie emocje. Będą emocje, znaczy się. Tak łatwo się nie zejdzie. Ololo. Nie za dużo ich tu. Nie za wesoło! Da, nie ma. Fajnie, jeszcze strzelam. Z tej strony? Da, nie ma cię. Jakieś wielkoludy. No dobra. Dobrze, że tu nie miałem tego robić po cichu. Miałem tu zejść, tu chyba muszę zejść. Ja pierdolę, jakie byki. Przeładujmy to broń. Wow! Tam jest chyba jakiś gość. Co to jest? Tryb sojuszniczy. No dobra, tryb sojuszniczy. Tu chyba jest wszystko. Że wyeliminuję po prostu to. Tam jest wyjazd, spoko. No to na pewno nie jest koniec. Okej. Okay. Gdzie mamy tu uciekać teraz? Dobra. W lewo. Będą nas gonić w ogóle, czy nie? Zaparkuj vana. Zabiję albo... No, sądziłem, że tak będzie. Kolejnie jadą. Dobra, jedziemy. Nie wiem, czy to jeszcze będą jacyś goście mnie próbować dorwać, czy też nie. Ale jedziemy. Zaparkuj vana, tak? Tak, w lewo. Dobra, chyba poranek się zaczyna robić. Tutaj? Na szczęście van w miarę jest sprawny. 1000 vana.
Siadaj, Vi. Dobra, kolejny poziom. Właśnie zarobiłeś dla mnie dużo pieniędzy. I zirytowałeś animalsów. Lubię ludzi, którzy wiedzą, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Zamykam kontrakt i zostawiam sobie twój numer. No chyba już masz go od dłuższego czasu. Dobra, w każdym razie podobał mi się ten kontrakt, chociaż troszeczkę taki krótki. Nic trudnego. Ale tam niby było, że tych kontraktów było więcej dla niego, czyli jeszcze dwa powinny być. Nie sądzę, żeby to było też dla niego, chyba że się mylę. Zobacz, gdzie ja to w ogóle mam dążyć? O mordę. Czemu tak daleko? Tu? Kontakt bez sympatii. Czyli tu. Corpo Plaza. Okej. Okay. To jeszcze mapa raz. Bo chcę zobaczyć. A, tu coś jeszcze jest. Znajdź ring w Pacyfice. A, tu muszę się dostać. Jakieś dziwne prześwietlenia występują. Dajemy się do teleportera. Jakoś się tam na górę muszę wdrapać. Radę wskoczyć? Wysik się da. Ale to się już chyba powinno dać tak bardziej. Okej. Okay. Gdzie to jest? Będę miał ten punkt? Jest, super. Po cichu, no to będzie ciężkie jak dla mnie. Ale spróbujemy. Unikaj walki, znajdź centralny komputer. Unikaj, to nie znaczy, że nie mogę walczyć. Pytanie, czy to będzie jakieś dłuższe, czy krótsze zadanie? Braindance, a może coś delikatniejszego? Nie macie prawdziwych panienek? Nasze pracowniczki to tancerki. Tam już widzę ochroniarz jest, więc... Mogę panu zaproponować kabinę z prywatnym tańcem albo intensywny braindance. Powieprzyło was już z tymi braindance'ami. Tak nie wejdziesz, kolego. Żadnej broni. To wiesz, kulturalny lokal. Okej. Okay. Proszę, gdzie mam bardzo, tutaj coś? A, staj broń. No dobra. Usuniętą, 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 usuniętą. Nie lubię takiego, bo później ciężko mi jest znaleźć te bronie, które miałem wcześniej. Ale dobra. No i ślicznie. Witamy w klubie Empath. Nie da się. Okej. Okay. Jesteś w pracy, szanuj się, człowieku. Jeszcze wszystko będzie nasze. Dobra, dobra, weź idź w ciąg i to cię otrzeźwi. Ale najebany. I tutaj, kurwa, do kibla idź. Szef ochrony. Pieprzeni animalsi. Polecasz jakieś konkretne piwo? Calavera Felis jest fajne, z taką słodową nutą. Albo Abides. Ma taki niecodzienny ziołowy posmak. Za to unikałbym Brozefa. Spienione siki, serio. A, dobra. Jeszcze tu niby jest. Daj coś do pić, ale nie, nie chcę tego. Kurde, no. Faktycznie mam broń jeszcze w tej formie. Dobra, tam widzę coś jest. Co to jest? Strzelec. Animals. Aha, fajnie, animalsi. Strzały były? Czy mi się wydaje?
co? A też strzelec. Zobaczymy, czy się w ogóle uda tam dostać, tak? Na ten. Ale będzie ciężej wyjść stąd. Tyle powiem. Aha, i tam się muszę dostać. A to co to za jeden? Też animals. Granaty błyskowe. Okej. Revate. No tak, teraz już tu jest po prostu. Podejrzewam, że jak tutaj wejdę, to już... Co? Chyba coś się kurwa pomyliło. Nie, to ty słuchaj. Aha, zobaczymy. Na chama tak idę. Wydostań się z klubu. Okej. Żeby się naprawdę tu udało zrobić. No jeez. Okej. Patenty. Gdzieś indziej. Gdzieś tu wchodziłem. Tak, tędy. Tak, i to ten, co mi dawał płonął piwo. Nie, no to będzie pestka w takim układzie. Nie dam. Odbierz broń. Dobrze byłoby, jakby to wracało do poprzedniej formy, ale wątpię, żeby tak było. Dobra. No tak. Dokładnie o to chodziło. Wszedłeś, zainstalowałeś co trzeba i sobie wyszedłeś jak gdyby nigdy nic. Zamykam kontrakt. Serio? Takie proste rzeczy? Mam broń? Nie mam tu broń. Oczywiście, że nie mam. No jak żeby inaczej. Ekwipunek. Teraz tak. Co ja tu teraz miałem? To jest dobre pytanie. O, ludzie. Na pewno miałem to. To na pewno. Gdzie to są obrażenia? Obrażenia na sekundę. Niech to mi sortuje. Teraz tak. O, to by trzeba polepszyć w ogóle. Pistolet. Dobra. To jest jeden. Odyniec. Kurczę, to już nie pamiętam. Teraz pistolet, to był który to? Szturmowy, nie. Precyzyjny. Nie, no muszę sobie później tam posprawdzać. Tymczasem... No, na pewno tego nie miałem. Co my tu mamy? Zajrzyj do najbliższej skrytki, coś na ciebie czeka. Coś zajebistego, tak? Na zachętę, żebyś kolejny kontakt też tak super elegancko ogarnął. Okej. Da się do skrytki. 300 metrów. Co to ma być do cholery? Aaaa!
Dobra, to lecimy jeszcze do tej skrytki. Jeszcze jakieś jedno zadanko zrobię i to będzie chyba na tyle na ten odcinek. Wydaje mi się, że teraz nie będzie żadnych takich rozwiniętych zadań. Ale chcę to wykonać, żeby już po prostu mieć to jak najwięcej wykonane. Dobrze, ja idę w ogóle? A, tutaj gdzieś. 30 metrów. Co on tutaj dał? Sorry, koleś. Odbierz nagrodę. Co ja dostałem? Nie mam pojęcia. A, dobra, jest. 1000 punktów. Prawie 20 tysięcy. No 19 w sumie. Dobra, może być. Dobra, i na koniec tutaj zróbmy... Może ten od razu... Kontrakt jeszcze zróbmy. 4,9 km. Coś się zawsze będzie tu działo. A ten co tu pisze? Ciężka praca opłaca, nie? I robisz się znany w tym towarzystwie, w którym warto być znanym. Mam dla ciebie nowe zadanie. Okej. Teraz tak. Daleko jest, 5 km. Nie potrzebuję tu jakiegoś transportu. A, jeden z pięciu, okej. Okay. Tu mamy. Idziemy tam. Czyli znowu odcinek pod znakiem kontraktów, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy te resztę zadań takich drobnych, czy nie wykonać po prostu poza odcinkami. To jest gdzieś tu. A, to jest na górze. Okej. Okay. Jak ja mam się tam drapać? Tędy? Tutaj się dam. A, co jest to? Tędy się nie dam drapać. Jaka tam mam wejść? Jakieś schody są, czy coś w tym stylu? Nie, nie ma. Przed chwilą ktoś z Tiger Claws wzywał pomocy. Dopadł go Saki. Tigersi nazywają tak renegata, który wykańcza ich po cichu, za to spektakularnie. Myślę, że Saki ma cyberpsychozę, ale chcę to wiedzieć na pewno. Nie zabijaj go, jeśli nie będziesz musiał. I uważaj na siebie. Okej. Takie zaczynają już wierzyć, że ściga ich jakiś mściwy duch czy demon, nie żebym wykluczyła... Okej, dobra. Zadanie, podejrzany duch z miasta nocy. W sobie multimiliardera, albo masz... Gdzie to zadanie przykładowo jest? Może zmienimy. Dziennik, podejrzany duch z miasta. Okej. Okay. Będzie 149 metrów. Super. Diament. Pora go znaleźć. To ostatnie zadanie. Czyli inne zadanko będzie. A to dzisiaj zmienność. Jest dość częstym. Kurde, czemu mi to znika? Dużo czasu tracę niestety na poszukiwania różnych rzeczy. Cóż, co zrobić? Warning. To tu. Jak abym się miał tu inaczej dostać? F.
Gdzie to teraz mam się udać? Podejrzenie duch z miasta. No tu mam się dostać. Moment. Zlokalizuj cyberpsychozę. Nie no, troszeczkę sam jestem zaskoczony. 50 metrów w dół. Zejść się da. Nie wiem po co ja to zgodziłem. 80. A, to będzie tu. Okej. Okej, czyli to aktywowałem to zadanie. Może eksplodować. Co się kitrasz? Kto? Wow. Czy to jest ten? Ja pierdzielę, to znowu jest ten. Wow. Ja pierdzielę. Będzie ciężko z nim. Tyle już wiem. Chociaż dobrze, że to widać. Nie. 51% jeszcze ma. Wow. Co to było? Co to kurwa było? W tamtą stronę jest? Co on się teleportował? Możesz w mordę, jeszcze to ci mi tu potrzebny. Dzielę, no. Wow, wow, wow. Znowu coś. Ja pierdolę, co tu się dzieje? A, dobili mi go. Odpierdalać. W sumie to mi załatwili go. Nie macie, kurwa. O. Dobra, co my tu mamy? Zapis rozmowy dolny ten, weź. Okej, nie mam zamiaru tego czytać. Okej. Tyle było zadania. Okej. Dobra. Na Gerionie żyje, przenikła mnie atmosfera morderstwa. No tak, ja go akurat nie zabiłem, więc co ja poradzę? Atmosfera morderstwa.
Saki pisał o tym fenomen w Dawni Mistrzowie Samurajscy. Tygrysi najwięcej tutaj, opewne, no, przynajmniej nie umarł wręcz ten. No dobra, okej. Okay. Dobra, no to cóż. Trzeba zakończyć ten odcinek w taki sposób. Jako ostatnie zadanie z duchem. Duch Miasta Nocy. Okej. Okay. Dobra. Ja wam serdecznie dziękuję. I zobaczymy się w następnym odcinku. A tam jeszcze kilka takich zadań trochę większych wykonamy. Jeszcze te kontrakty tam widziałem są do wykonania. Ta też. A te drobne zadania chyba wykonam poza odcinkami. Dobra. Trzymajcie się gorąco i do następnego. Bajo. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering.